Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu kilkadziesiąt osób niewidomych, niedowidzących, głuchych i niedosłyszących uczestniczyło w pokazie filmu Barany – Islandzka opowieść. Od 8 lat Warszawska Fundacja Kultury Bez Barier, dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizuje projekty umożliwiające osobom niepełnosprawnym uczestniczenie w wydarzeniach kulturalnych razem z osobami zdrowymi. Nowoczesne technologie pozwalają na przystosowanie każdej sali do potrzeb osób z dysfunkcjami. Oczywiście, że tak. Pani tutaj uderzyła absolutnie w punkt, w to, co my chcemy. Za każdym razem, kiedy otrzymujemy środki właśnie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy też z innego budżetu, staramy się też edukować i urzędników, że to jest możliwe wszędzie. Nie musimy tworzyć getta. My jesteśmy absolutnie przeciwnikami, żeby robić pokazy specjalne. To takie słowo właśnie naprawdę nielubiane przez osoby z niepełnosprawnościami, żeby robić specjalne pokazy. Nie, oni chcą brać udział, po prostu wyjść do normalnego kina, obejrzeć film, tylko potrzebują właśnie do tego, tak jak tutaj pani powiedziała, osoby niewidome, audiodeskrypcji, niesłyszące, pętli, ewentualnie tłumaczenia, a na pewno napisy dla niesłyszących. Tak więc to wszystko jest możliwe, można to robić, tylko wystarczy chcieć. A jest bardzo mało miejsc niestety, które się na to decydują, dlatego jestem szalenie wdzięczna tutaj Powiatowej Bibliotece Publicznej, że odpowiedziała tak pozytywnie i tak szybko na nasze zaproszenie. Jesteśmy przekonani chyba od urodzenia, że osoby, które dotknęło takie nieszczęście jak dysfunkcja wzroku tego przed cudownego aparatu, który mamy, któremu zawdzięczamy naprawdę wiele, wiele artystycznych także wrażeń. Oni są tego pozbawieni, więc trzeba zrobić wszystko, co tylko można, aby jakoś pomóc im nawiązać kontakt z kulturą, także ze słowem pisanym, nawet jeśli będzie ono w wersji dźwiękowej. Sieradzka Biblioteka od wielu lat udostępnia osobom niewidomym książki w wersji mówionej. Jednak film dla wielu z nich do tej pory był po prostu niedostępny. Paradoksalnie wydaje się, że człowiek niewidomy nie może obejrzeć film, no bo film to przede wszystkim obraz. Ale od kiedy mamy audiodeskrypcję, film stał się znacznie bardziej dostępny dla osoby niewidomej. Nie widzę obrazu, ale to, co dzieje się na ekranie, jest dopowiadane właśnie przez lektora, czyli przez audiodeskrypcję. Dzięki temu pełniej odbieram obraz. Jest dźwięk, jest dialog. Ale musi pani sobie to właściwie trochę wyobrazić. Tak, ale przecież jeżeli nawet osoba widząca przymknie lekko oczy, bo na przykład jest zmęczona i tylko słucha, a jest fabuła bardzo bogata, to czy też nie będzie jej wyobraźnia pracowała? Fundacja Kultury Bez Barier przywiozła do Sieradza film Barany – Islandzka opowieść. To historia dwóch skłóconych braci, którzy w obliczu zagrożenia dla ich stylu życia i tradycji muszą się pogodzić. Osoby niewidome i niedowidzące dzięki specjalnym urządzeniom słyszały lektora, który dokładnie opisywał, co dzieje się na ekranie, jak wyglądają bohaterowie i gdzie się znajdują. Unosi trofeum, zniecierpliwiony gumi wraca do stołu. Starsza blondynka całuje gumiego w policzek. Gumi siada zasępiony. Film został również dostosowany do potrzeb osób niesłyszących i niedosłyszących. Na ekranie pojawiają się napisy dialogowe, a projekcji towarzyszy również tłumacz języka migowego. Najnowszym udogodnieniem jest pętla indukcyjna. Pętla to jest taki właśnie magiczny kabel, który się rozkłada wokół widowni albo na sali, jeśli mówimy o pętli takiej na stałe. I dzięki tej pętli osoby, które korzystają z aparatów słuchowych, które mają włączoną cewkę indukcyjną, mają szansę słyszeć tak, jakby ktoś im mówił wprost do ucha. Więc jakość słyszenia jest diametralnie lepsza. Do tego stopnia, że jak otrzymywaliśmy maile pierwsze, bo my też się tego kiedyś uczyliśmy i też nie wierzyliśmy, bo to dla nas było takie czary-mary. Jak otrzymaliśmy pierwsze maile, to ludzie naprawdę ze łzami w oczach. Starsi państwo do nas pisali i mówili, że słyszeli tak jak 25 lat temu. Po projekcji widzowie uczestniczyli w warsztatach, podczas których rozmawiali o filmie i wrażeniach, jakie z niego wynieśli. Takie rozwiązania pozwalają na udział w wydarzeniach kulturalnych zarówno osobom zdrowym, jak i niepełnosprawnym. Pętlę indukcyjną można bowiem zamontować w każdej sali. Będziemy zabiegali o to usilnie i ja jestem bardzo szczęśliwa, że w ogóle takie inicjatywy się dzieją. Jak mało wiemy o tym, jak pomóc osobom z dysfunkcją wzroku czy słuchu, to nauczył mnie krótki film, który widziałam na jubileuszu tutejszego koła Polskiego Związku Niewidomych. Otóż okazało się, że my podstawowych rzeczy nie wiemy, jak pomóc, jak ułatwić życie osobom, które nie widzą. Jeśli chodzi o dysfunkcję wzroku, jest to równie ważne i ja liczę na to, że jest to jedno z bardzo wielu spotkań, które będą się tu w bibliotece działy. No, cieszę się, że sporo osób przyszło i liczę na to, że będą przychodziły nadal. Okazja do kolejnego spotkania będzie już 24 sierpnia.
W ramach projektu Wędrujący Dom Kultury Fundacja Kultury Bez Barier we współpracy z Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych w Sieradzu pokaże w Sieradzkiej Powiatowej Bibliotece Publicznej film Zupełnie Nowy Testament.